szczycie NATO w Warszawie w dniach 8-9 lipca pojawi się 18 prezydentów, w tym prezydent USA Barack Obama oraz 21 szefów rządów, 41 szefów dyplomacji i 39 ministrów obrony. W sumie w obradach dotyczących bezpieczeństwa sojuszu weźmie udział około 4000 osób, w tym 2100 dygnitarzy z całego świata. Głównym tematem rozmów ma być wschodnia flanka NATO oraz rozmieszczenie brygady amerykańskiej, której dowództwo i główne siły będą rozlokowane w Polsce. Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił założenie programu budowy kapitału, który ma zachęcić Polaków do oszczędzania. Wicepremier zaprzeczył, że projekt ten ma cokolwiek wspólnego z nacjonalizacją OFE. Zaznaczył jednak, że zakłada on przekazanie pieniędzy z OFE do trzeciego filaru i funduszu rezerw demograficznych. Przypomniał też, że reforma OFE to tylko jeden z filarów zapowiadanego programu budowy kapitału. Szef MON Antoni Macierewicz potwierdził, że rząd podjął decyzję o zakupie samolotów przeznaczonych do transportu najważniejszych osób w kraju. Maszyny te będą wyposażone w systemy obronne oraz będą zdolne do wykonywania lotów transatlantyckich. Bartosz Kownacki dodał, że jego celem jest, by przetarg na nowe maszyny został ogłoszony do września. Nigel Farage rezygnuje z kierowania Partią Niepodległości Zjednoczonego Królestwa mimo sukcesu referendum w sprawie Brexitu. Polityk ustąpił ze stanowiska. Wcześniej po ogłoszeniu wyników referendum do dymisji podał się premier Wielkiej Brytanii David Cameron oraz były burmistrz Londynu Boris Johnson, który ogłosił rezygnację z kandydatury na nowego premiera.